Latem temat wraca jak bumerang. Czy teraz przestanie? Im wyższa temperatura, tym większy smród. W Raciborzu kolejny rok jest problem z uciążliwym zapachem w brzeziu. Miasto zrobiło pierwsze kroki. Czy to wystarczy, by przestało śmierdzieć? O tym Paweł Jędruśk. Chodzi o wysypisko śmieci przy ulicy Rybnickiej. Miasto poinformowało dzisiaj o rozwiązaniu 6 umów na przywóz śmieci do Raciborza. To jedna z obietnic z kampanii wyborczej prezydenta Jacka Wojciechowicza. Wypowiedzieliśmy te umowy i od poniedziałku nie przyjeżdżają już żadne odpady z innych miejscowości, a przypomnę, że te odpady przyjeżdżały z całej praktycznie Polski. Okazuje się jednak, że to nie do końca rozwiązuje problem uciążliwego zapachu z wysypiska śmieci. Świetnie się stało, że odpady z zewnątrz przestały przyjeżdżać. No i okazuje się, że przy wysokich temperaturach jednak uciążliwości mniejsze, ale dalej występują. Mimo rozwiązania umów, władze miejskiej spółki R3 twierdzą, że jej bilans finansowy będzie dodatni. Wstrzymaliśmy na razie ten proceder, prawda? On jest wstrzymany, natomiast w tej chwili analizujemy tą sytuację, jaka jest. No, na dzień dzisiejszy nam się wydaje, że w tym roku spółka będzie na plusie. Zdaniem władz miasta i mieszkańców źródłem przykrych zapachów ma być prywatna firma, która prowadzi w niemal tym samym miejscu działalność. Do sprawy będziemy wracać.